Gościem portalu MyPeace.pl jest pan poseł Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, znajdujemy się na warszawskim Żoliborzu, gdzie przed chwilą rozpoczęły się oficjalne obchody powstania warszawskiego. Witam państwa serdecznie. Rzeczywiście Żoliborz jest tym miejscem, gdzie jeszcze przed godziną W rozpoczęło się powstanie warszawskie. Oficjalnie rozpoczęło się ono o godzinie 17, 1 sierpnia, natomiast już kilka godzin wcześniej miała miejsce potyczka na Żoliborzu. Tutaj właśnie w okolicach tego miejsca, gdzie po raz pierwszy oddział Armii Krajowej starł się z żołnierzami niemieckimi. Zadano nieprzyjacielowi pierwsze straty, wzięto do niewoli pierwszych jeńców niemieckich. Rozpoczęło się powstanie warszawskie. To miejsce jest szczególnie symboliczne, ponieważ Żoliborz był kolebką powstania warszawskiego, był jednym z najbardziej umocnionych punktów. To tutaj odbyło się szereg walk, między innymi stąd prowadzono natarcie na Dworzec Gdański, aby połączyć się z powstańcami w Śródmieściu, stąd prowadzono natarcie na Cytadelę, broniono twierdzy klasztoru Zmartwychwstanek. Żoliborz jest miejscem szczególnym na mapie Warszawy i także w czasie II wojny światowej, w czasie powstania warszawskiego odegrał znaczącą rolę. Dziękuję serdecznie.